mówili o rewolucji, o przegranej wojnie światowej, głębokim problemie. I daliśmy radę, i też cudem daliśmy radę, ale daliśmy radę, i mieliśmy tę niepodległość, naszą, oczywiście własną niepodległość. Zdobytej we wspaniałej koniunkturze międzynarodowej, ale własną. Nie taką jak teraz, po 80 roku, zaordynowaną w statusie junior partnera, który biegnie, żeby go przytulili i żeby musiał się dostosowywać do norm zachodnich. Powinniśmy prawdziwą niepodległość tego biednego państwa, które było szargane etnicznymi problemami wewnętrznymi, no, po prostu ogromnymi wyzwaniami wewnętrznymi. Ale jeszcze tylko do państwa. Chodzi o to, że Polska musi stać się silniejsza od Rosji. Problem polega na tym, że jeżeli byśmy się stali silniejsi od Rosji, to byśmy zaczęli przyciągać do siebie Ukraińców. Po prostu Ukrainę, Białoruś i nawet Bałtów. Oni by zaraz, zwłaszcza jak polski kapitał byłby najsilniejszy, i tam by hasał, hula, pomnażał się. Pociągi z towarami od Świnoujścia do Odessy. Towary północ, południe, wschód, zachód. My byśmy sobie tu siedzieli, tak jak Amerykanie się, no kapitał by kilometrycznie się pomnażał. Marzenie ściętej głowy. No to kiedy Polska będzie silniejsza? Nie, no dogadywać się, dyplomacja, no nie tam. Klasa polityczna by kalkulowała, że lepiej z Polakami, bo przyjemni, kulturalni, pieniędzy mają dużo. I Białorusini by to kalkulowali, sami by nam zaproponowali nową rubelską, chadziacką, jak byśmy ją nazwali. Bałtowie wyobrażaliby się i naprawdę przestały być problemy z mniejszościami etnicznymi, z polską mniejszością. Tylko by się orientowali na nową Rzeczpospolitą. Bo czuliby gwarancję bezpieczeństwa pod skórą. I zyski, bo się wybogacili na handlu z nami. Jeśli dalibyśmy właśnie to, co Unia daje wszystkim, prawda? To poczucie to sprawia. To my byśmy Janukowiczowi dali te 30 miliardów, jakby przyszedł poprosił. No, masz problemy, masz 30 miliardów, tylko z nami, tak? Prawda? I wówczas Rosja by miała ten nerw. Bo Rosja też ma problem. Rosja ma tak ogromną geografię, już to mówiłem wielokrotnie, że władza centralna ma ogromny problem z utrzymaniem tego systemu. W związku z tym jest władzą silną, bo inaczej jest smutna, jak za Jelcyna. I w związku z tym no nie, klasa średnia się nie produkuje, no z dużym kosztem. I dlatego obala wszystkie sukcesy na swoich granicach, Gruzję, Ukrainę właśnie, prozachodnią, żeby nie było ośrodka, który odciąga regiony, które mają tendencję do autonomizacji, bo stamtąd pochodzi kapitał, na przykład w Władywostoku, no i taki są kapitał chiński, bo z czasem woleliby słuchać Chińczyków z Harbinu, co im każą robić, a nie z Moskwy dalekiej, która nie daje żadnych pieniędzy, nawet na pensję nie ma, tak? A nie mówiąc o tym, że nie masz jak budować elektrowni, a żądają posłuszeństwa. Po prostu chińscy dają pieniądze, chińscy. No, to jest prawdziwe mięso władzy, to jest prawdziwe, tak? Tak wygląda władza. W związku z tym Moskwa, żeby sięgnąć do Władywostoku, musi mieć 30 ludzi, którzy stosują siłę. I ten Władywostok ma się bać, że jak nie stosuje rozkazu Putina, to będzie on. Dlatego trzeba mnóstwa ludzi, którzy nie produkują nic, tylko są w aparacie siłowym. I to jest ogromna rzecz, która obciąża Rosję. Natomiast jest tak duża, że potrafi jednak powalać te sąsiednie środki. Bardzo długi wód. Chodzi o to, że Polska miałaby, Rosja miałaby naturalną tendencję do rozpadania się, opadania w smutek, aż by się rozpadła na księstwo nowogrodzkie, pskowskie, moskiewskie, sankt-petersburskie, rostowskie i tak dalej. I Amerykanom to nie pasuje z trzech powodów. Nie wiadomo, co się dzieje z bronią atomową, nie wiadomo, co się dzieje z Azją Centralną, czyli z Heartlandem, z zasobami, konkurencją dla Chin. Nie wiadomo, co się dzieje z Arktyką, nie wiadomo, nie ma balansowania wspólnego przeciwko Chinom. Same nie wiadomo i to nie jest w interesie. A najlepsze jest to, że Rosjanie sobie zdają z tego sprawę. To jest Rosjanie się budzą w nocy, i właśnie to jest scenariusz, którego się boją. Rosjanie się dokładnie boją tego scenariusza, że będą słabi i się rozpadną w smucie, na przykład kosztem Rzeczypospolitej. Żeby uważano na tym, że to jest gra amerykańska. Nie wierzą Amerykanom, że Amerykanom nie zależy na tym. To jest to, jak się słucha Ławrowa nawet przedwczoraj, to jest dokładnie to. Jak się słucha Putina, to jest dokładnie to. Dugina, Miedwiediewa, wszystkich wokół obozu władzy. To jest dokładnie to i mają bardzo dużo racji specjalnie. W sensie, to są
mnie interesuje Grecja. Mnie interesuje Lesa Rzeczpospolita. Natomiast oni też mają głowy na karku. Wiedzą, co jest w interesie ich państwa. Rozumiem, tak? Znaczy, w sensie, bo w Polsce jest system trochę imperium zła, to jesteśmy dobrzy, zawsze dobrzy, a oni są źli, no to musimy wygrać, jesteśmy dobrzy. Mordor jest tam, oni jesteśmy tam, Gandalf. No po prostu to tak nie działa, tak nie jest. Tak nie jest, to jest dla dzieci historia. To są stosunki międzynarodowe dla dzieci, a nie dla dorosłych. Ale to skupiam się z odwrotną alegorią, gdzie taką, że pamiętam do serialu Gra o Tron, że tutaj ze strony Zachodu jest napór na Ukrainę, tak jak barbarzyńcy napierają na mur w serialu. I no, w końcu zacznie się zima, trzeba przeczekać ten kryzys gospodarczy na Zachodzie i będzie odwrót. I to jest właśnie propozycja rosyjska. Naprawdę, proszę zwrócić uwagę, jak ruszyła modernizacja armii rosyjskiej. Wraz z dojściem władzy Putina, że tak naprawdę ruszyła po kryzysie finansowym Zachodu. Rosja zrozumiała, że zbliża się duża rewizja ładu międzynarodowego, a wtedy trzeba mieć siły zbrojne, bo różnie może być. I Zachód dokładnie tak, i Rosja liczy, że powtórzy manewr z roku 1939-1941. Chyba bardzo słaby państwo. Związek Sowiecki w 1939 był słabym kompletnym. Znaczy, armia po prostu zdziesiątkowana tymi czystkami. Nie mogli się zdecydować. Kolektywizacja, industrializacja, więzi społeczne zniszczone. Trudno cokolwiek wysokotechnologiczne było wykupować. Brak kapitału, głód, praca nie była liczona. No, ale skończyli jedną systemizację po 6 latach. Bo to był Stalin. Rozegrali to dla polityków. Zaczęli z jednymi wojnę, a skończyli w ogóle zwycięstwo. Za pieniądze jeszcze, tylko zapłacili krwią. Ale z statusem swoim. I nowym układem. I tak postrzegają Rosjanie. Ja staram się przedstawić percepcję Rosjan. Z biednego kraju skończyli jako supermocarstwo. I oni mają zamiar powtórzyć tą historię teraz tak samo. Z państwa słabego chcą doprowadzić w drodze tego, że mają siły zbrojne na poligonie ukraińskim, być może zaraz bałtyckim, a może i polskim, do tego, żeby ich wypuszczono po stołach negocjacje o nowych blokach gospodarczych na Pacyfiku, na Atlantyku i po różnego partnera, co pozwoli im zachować jakiś przemysł, rozwój, władzę w tym nowym bloku, tak? Bo inaczej skończą dla nich, bo te państwa tak z Europy Środkowej, tak, które muszą handlować z Niemcami na warunkach niemieckich, i tak dalej, a Rosja jest za duża, za dumna, nie chcą. Uważają, że napięcie między Chinami, Unią, Stanami, przy położeniu geograficznym Rosji, przy władzy Rosji, da im możliwość rozegrania tego właśnie na tym piwocie. No i podjęli tę grę Rosjanie. Kwestia ukraińska jest właśnie podjęciem tej gry. Zaczyna się. To są te pierwsze trzęsienia przepowiadające wielkie trzęsienie ziemi, które może nadejść w związku z wzrostem Chin. I ja myślę, że kiedyś chcę to napisywać, to właśnie kwestia ukraińska to jest takie pierwsze, tak jak się mówiło, remilitaryzacja nad Renii, prawda, a później wojna się to, czy takie, prawda, no, to są takie pierwsze przepowiednie trzęsienie ziemi, które może się starzyć. Jakie są perspektywy Rosji? Jakie są. W jakim sojuszu powinniśmy być, żeby zachować jak największym stopniu niezależność? No właśnie, a co państwo myślicie? On się pyta właśnie, wariacie. O Rosji. Może nie przeciwko, ale z Chinami. Ale co, ale to są konkretne z Chinami. No i oni muszą się zaangażować tutaj, nie wiem, przecież nie mogli z nimi być tak otwarci. No ale wiecie, na czym polega definicja Bodajże Mackiewicza, co to jest sojusz egzotyczny, tak? No, chodzi o to, że sojusz egzotyczny polega na tym, że obie strony muszą mieć podobny interes trwania tego sojuszu. Bo odpadniecie jednego, bo drugie, dla kogoś to jest sprawa życia lub śmierci, a dla kogoś... Ja bym za nią brał. Ale czy Chińczycy chcą mieć tę osobę?
jaki mają cel Chińczycy. Chińczycy muszą naprawdę najpierw załatwić, taki mają potencjał, sami z siebie, bez terytorium, zdobyczy. Oni nic nie muszą tego. No czas. Chińczycy potrzebują czasu. Moim zdaniem to Amerykanom zależało na pięciu cmentach, żeby wykoleić zawczasu, żeby zadrżała Chińczykom ręka i żeby spróbowali się. Tak, Chińczycy będą udawać, że nie interesuje ich to, będą siedzieć jak długo się da. Aż w pewnym momencie to są Stany, to jest ochotę strzał, to widzę, to opisujcie. A jak do tego składają się opinie, które też są, mają trochę terytorium ludności. Tak, no, Chińczycy mają Indie, no tak, Chińczycy mają bardzo silne mocarstwa wokół siebie. Przede wszystkim Japon, która jest trzecią gospodarką świata. Z drugą największą flotą. Ale sami są słabi. Że mają wokół siebie. Która ma więcej okrętów niż francuska i brytyjska razem się. Potencjalną broń nuklearną w roku. Mają Rosję, tak, która przecież sama się w sobie też jest. Mają Indie, bo Indie są jak wyspa, z takimi awariami. W sensie wyspowym to nie jest kwestia. Rywalizacja indyjsko-chińska będzie na oceanie indyjskim. Właśnie o kierunki szlaki zaopatrzeniowe na oceanie indyjskim. I już to się zaczyna, bo Chińczycy budują porty w Bangladeszu. Tak, tylko że Indie są dużo słabsze. Po pierwsze są mniejsze, słabsze. Spójność polityczna w Chinach jest dyskusyjna. Są dużo gorzej zanotowane. Chińczycy po prostu potrafią zarządzać. Dużo lepiej niż masa polityczna w Chinach. To jest, to widać. Tak, Indie są, tak jak powiedziałem o tej już mozaice etnicznej w Chinach, ale Indie to dopiero jest mozaika. No mają naprawdę problem z taką sterowalnością własną. Są słabsze. Spokojnie, powoli wprowadzam konkurencję. No się pytanie, jakby Polska tak miała, czy byłby lepiej, czy też.
prawda? Czy, ja nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Ale Chińczycy nie zrobili tego jeszcze. A Rosjanie nie zrobili. I co się stało z jej gospodarką? Powiedzmy. Rosja była słowa polityczna, a inni są inne silniejsze politycznie. Właśnie z tego, z tego co pan mówi. Dlatego tam na przykład na przed chwilą, jak on teraz wiesz, o być może już teraz kiedy był na przykład głównym mocarstwem gospodarczym świata. Może, ale są prawie głównym, a nie zrobili tego i to są ciekawe dane. Ale mówię, ja nie wiem. Ja tego cytuję raczej takie alternatywne. Ale w każdym razie tak, tak rząd chiński towarzysza tutaj się migruje, tak? A żeby migrować, przecież oni robią to kolbami karabinów. Tylko tam muszą sztucznie troszkę zawierzać pensje, budować fabryki, tam musi być praca, tam musi być kanalizacja, tam muszą być przedszkola, szkoły, bo jest obowiązkowa edukacja, nie tak jak w Indiach. Tak? Na przykład to też jest różnica, choć na temat państwa chińskiego. I autostrada musi połączyć, i kolej musi połączyć, i musi być komunikacja, i internet. I to robią. To robią. To robią. No. Ja się zastanawiam, czy jakieś pytanie Tak, ja się teraz rozpracuję teraz w Ukrainie, mam do przyszłego konfliktu radnicę o surowce między Stanami a Rosją. No właśnie, Arktyka jest kolejnym punktem takim, flashpointem, tak, gdzie ja ciężko powiedzieć, jak mógłby wyglądać konflikt, powiem, jak się zmienia układ z siły Rosji, otwarcie przejścia, jeżeli był to tego arktycznego, jeżeli ono byłoby używane. Rosja staje się państwem morskim, a to powoduje, że takie państwa są od razu bogatsze. Poza tym przejście arktyczne będzie zupełnie poza kontrolą US Navy. A wszystkie przejścia do tej pory są światowe, są pod kontrolą US Navy. Wszystkie choke point, czyli wąskie przejścia, są pod kontrolą US Navy. Przejście arktyczne, jeżeli nie będzie, to będzie jedyne miejsce, gdzie amerykańska flota nie będzie dominować. I to jest bardzo duża różnica. Czyli no ale Rosja jest morskim. Rosja staje się silniejsza, Rosja może handlować z Chinami, Chińczycy mogą tam tędy do Europy, Europa może. I to jest właśnie ten projekt, który może spowodować, że nie będzie świata atlantyckiego do Europy. Tego przyczółka Amerykanów robi, bo Niemcy będą i Holendrzy i wszyscy tędy transportować do Chin z powrotem. I to jest na to główny jest obszar. I to może wszystko zmienić. To znaczy to przejście, jeżeli będzie tak, ono będzie pod kontrolą Rosji, będzie efekt ekonomiczny. Nie będzie tego lody. Może być bardzo dużo zmienić. Bardzo dużo zmienić. Szczęśliwie te lody tak wcale nie maleją do końca. Są wyzwania, jednak ta zima to zima. No, ale tak. No i są ze sobą jeszcze reakcje, które się zmieniają. Na pewno będzie jakiś nowy deal w Arktyce. Kto będzie tymi zasobami w dowodzie. Pytanie odnośnie sojuszu. To była propozycja z Chinami. Jak trzeba zrobić sojusz z Niemcami przeciwko Rosji, czyli żeby ten teren Polski nie wtargnął do rosyjskie panowanie, do rosyjskich wpływów, tylko żeby w najgorszym wypadku był to niemiecko. Czy na przykład Niemcy mieli tylko korzyści, na przykład rynku, bo dostęp do Niemiec, bo właśnie jest tutaj były interesy niemieckie jako tej silnej gospodarki byłyby realizowane, a Rosja wiadomo jest jednak krajem słabym, który no, patrząc na obecne ceny ropy i gazu, to jest jednak rewolucja wybuchowa i rewolucja w Stanach Zjednoczonych z miasta w Chinach, czy też chcą wejść w technologię, więc ceny tutaj surowców energetycznych mogą spadać, więc Rosja raczej będzie tutaj krajem słabym. Pytanie jest takie. No tak, tylko jest gradacja celów. Tak? Pierwszym celem jest, że Rzeczpospolita była imperium, tak? Powiedzieliśmy sobie. No rozumiem, że nie zdążyliśmy, tak? Przez 20 lat by się stanęła historia, mieliśmy szansę, nie zmierzyliśmy się z nią, nie zbudowaliśmy, no to się zamyka. To teraz musimy z tego ambitnego celu. Mercedesa nie będziemy mieć, tak? No to teraz dużego Fiata, może duży Fiat. Czyli duży Fiat, czyli niepodległość, tak? No to teraz, czy jesteśmy w stanie utrzymać niepodległość? Pytanie. No, zasadniczo formuły matematyczne to tylko gdy Amerykanie będą ją gwarantować. Już wiem. No, ale tu odchodzą na Pacyfik.
No i na tej Ukrainie mogą przegrać już. I co sobie gwarantowali te granice Ukrainy i co? Tam gospodarcze w ogóle prawie jak amerykańskie mają Polskę. To politycy też nie myślą. No i co? A jak mówię, naprawdę ten Pacyfik, przecież w Europie nie ma w ogóle ciężki wygrać na tak, takie USA. Co oni są w stanie tu przysłać? Politycy się tak nie myślą. Bo ich życie osobiste czasami jest tym ryzyku. I kariera, przyszłość od tych decyzji zależy. To nie jest takie, że sobie siedzimy i wyrównamy. Oni naprawdę tym myślą. Oni stawiają tego konia albo na innego. Oni czują te siły. A może ten kapitan niemiecki, a może ten zanim, to moja kariera lepiej się potoczy. Albo z Rosjanami. Zdziwicie się Państwo, że naprawdę Rosjanie zacznie się szybko, bo pojawi tacy sobie z Rosjanami. Tłumaczą na to, jak trzeba. I... No dobrze, to dużego wiatra, tak? No i duży świat. No i właśnie ciekawe, czy da radę z tym światem, tak? No tak, nie duży świat, no to trzeba będzie na ogóle, żeby może chociaż mieć bilet miesięczny na prawo, tak? No to... I to tak ostatnia skarga była, może, no Niemcy, oni tacy nie mordują i mają fajny samochód, to może... Oj, proszę, no przynajmniej będziemy mieli jakieś fajne samochody, no nikt, nie? No to z nimi może, prawda? To, to może weźcie nas w opiekę i żeby tylko nie z nimi rozgrywali, to jest straszne. Czyli to jest agresja. No i na przykład Piłsudski odwrotnie, znaczy Piłsudski tak naprawdę musiał... Czyli my schodzimy ze swoich ambicji, tak? W ciągu tych 20 lat. No. Nie ma ambicji imperialnych, ale cóż, modelu. No ale z tej niepodległości. Zaczniemy zaraz schodzić z tego, jak to dalej pójdzie, tak? Duży wiatr, teraz bilet miesięczny. A Piłsudski odwrotnie. Nawet nie miał biletu miesięcznego, nie wpuszczali go do tramwaju, nie było Polski. Można było po polsku mówić urzędu, tak, co dobrze rosyjski. A on tak. Najpierw mówił, no teraz Niemcami i Austriakami, dajcie mi też bilet, ale taki, tu też tylko w tym wagonie, z tego biletu ugrę, bo on słabi, czyli został do przedniego. Rozumiecie, co chodzi, tak? Dobrze, to mam nadzieję, że sporowne są. Potem w ogóle za darmo dostał ten cały wagon i w ogóle to wszystko i ten tramwaj, jeszcze stał się motorniczym, niemieckim jeszcze, ale stał się motorniczym. A potem wszystko to wyrzucił, wziął całe miasto, wziął wszystkie samochody pozostawione, wybierał sobie dużego Fiata. Jeżeli w końcu skończył z dużym Fiatem, mu się więcej nie dało. Ale już myślałem, że to się i prawa kijowska dobra. Już było blisko, tak? I to jest, no właśnie tak jest, on odwrotnie, tak? To pokazuje wielkość, przy koniunktury Józefa Piłsudskiego, który po prostu z zagrzewionych piwnic w Łodzi, w Warszawie, gdzie kolportowali swoje druki i planowali te swoje w sumie niepoważne duże zamachy. Swoją ciężką pracą wieloletnią, myśleniem, to właśnie w ten sposób zdobył niepodległość, prawdziwą niepodległość do Polski. To pokazuje po prostu skalę dźwignięcia nas na barkach. Porównajmy sobie to z tym 20-leciem obecnym. Tak. Możliwość teraz takiej gradacji w górę? Wszystko jest możliwe. Przecież jeszcze niedawno minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, jesienią, tak, bo kiedy to było, wynajmował, już nie pamiętam, tyle się wydarzyło, kiedy w lutym to było, tak, kiedy podpisywał ten Minkowicz. Pierwszy raz od XVIII wieku dokument dostojnika Rzeczpospolitej figurował na dokumencie, nasz podpis to jest, figurował na dokumencie, który w jakiejś tam mierze mógł decydować o przyszłości województwa wrocławskiego. Prawda, geopolityka jest niesamowita. Nie da się sprawa, że nie wróci, prawda? Ktoś słabnie, wtedy pojawia się minister Sikorski, no więc jest stosunkowo słaby Polski. Coś podpisuje, bo jesteśmy dużym sąsiadem. Stwarza niesamowite możliwości. Innymi słowy, trzeba kształcić naszą młodość, bo to wszystko może wrócić. Jeszcze może być gra o wielką rzecz. Rosja naprawdę może się rozpaść. Rosja jest bardzo słaba. Rosja jest bardzo słaba. Jeszcze może być taka sytuacja, że przegra tę całą Ukrainę przemocą. Może źle skalkulować kwestię chińską. Może się rozpaść. Może być druga smuta, trzecia smuta, piąta smuta w ciągu naszego życia. Gdzie jelcynowska smuta była niczym, kapitał będzie ten sam, zasoby rosyjskie będą te same, nie będzie silnej wazy Kremla,
i nasi Wokulscy, bo jak nam wschód robić interesy? Jeszcze różnie może być. Czyli porozmawiajmy z rodzicami naszymi, czy ktoś myślał, że na Ukrainie będzie majna, czy będzie pomarańczowa rewolucja, przecież to Sowiety były. Serce Związku Radzieckiego. Czy że Polska będzie miała interesy na Ukrainie, albo czy będzie rozważać dostawy broni na Ukrainę? Porozmawiajcie z kimś, kto w latach 70. żył, już pewnie interesował się polityką. No przecież niech on tak by się przeniósł w tym czasie, on by to zdążywał. Tak, budzi się raptem obecnie. Pokazuje, że bardzo różne rzeczy się jeszcze mogą w naszym życiu wydarzyć. Jakie motory tam jadą? O Jezu. Budować siły zbrojne. Nie w ogóle tak. Od teraz. Zwiększać stoki amunicyjne, szykować się, być gotowym, zwiększać wydatki na uzbrojenie, modernizację sił zbrojnych, zwiększać liczebność armii operacyjnej, przede wszystkim wyposażonej w noktowizję. Czyli widzisz, Jaśku, Rosja słaba. Wojska specjalne. No, dawno wiadomo. Uzyskać autonomiczność użycia sił zbrojnych RP i wspierać. Uzyskać własne rozpoznanie strategiczne, operacyjne, taktyczne, którego nie mamy. Jesteśmy zależni od sojuszników NATO, którzy mogą nie mieć interesu w udzielaniu. Mieć własną strategię. No ale co się da? No nie mamy wszystkiego. Rakiet nie będziemy mieli, bo nie jesteśmy w stanie zrobić. Ałaksów też nie wyprodukujemy, musimy kupić, ale kupić na przykład ałaksy. Dlaczego my nie mamy systemu taktycznego rozpoznania, tylko polega na tym. Musimy mieć własne rakiety, własnymi sterowaniem ekonomicznym. Własne rozpoznanie, dowodzenie i wywiad. To jest w ogóle, trzeba od tego zacząć. Bo skończymy tam, że w wypadku wojny samoloty, które wywozi nasze pieniądze, nie będą pod naszą kontrolą operacyjną. Wtórzymy manewr z 1939 roku z marynarką wojenną. My mamy wybierać cele, które będziemy strzelać. Wojsko nasze musi ćwiczyć. Jestem przeciwnikiem budowania wielkiej armii terytorialnej, dlatego, że na współczesnym polu walki jest to bezsensowne. Wszystkie konflikty udowodniają współczesne. Żołnierze, którzy nie mają noktowizji, są niewyszkoleni, nie mają rozpoznania, nawet pola walki, sieci syntetycznej informacji. No widać to po armii ukraińskiej teraz. Nie mają kamizelek, na wszystkim noktowizji, obserwacji daleko. Są, gdy ich perymetr jest penetrowany nocą. Po prostu snajper może wystrzelać cały pluton. Mordowanie sił biologicznych. Ja po prostu nie kupuję tego, to jest są armią krajową, to jest młody temat. To jest co innego, małe grupy wyposażone, ale nasycone bronią. Minowanie. Owszem, ale to trzeba w ramach wojska prawdziwego, które ma pieniądze, które ma etos. Trzeba z nich po prostu, nie da się oszukać armii. Nie wierzę w taką wojnę, że Rosjanie na jedno będą kupować nowy kraj, tak duży jak Polska. Oni nie są w stanie tego zrobić, a nie będą w stanie kupować Ukrainy. Tu może być taka sytuacja o niskim albo większym natężeniu rekrutka. Będziemy przegrać 5-dniową wojnę, która zmieni układ geopolityczny, zabrano gaz łupkowego, zabrano gazoportów, tak? Zabrano nam, obalą nam rząd. Może nawet parę w ramach bezpłatnej inicjatywy obrony taktycznej dla Unii Rosyjskiej, po to, żeby izolować nasze wojsko, nasze cele polityczne od Zachodu. Żeby Zachód przytrzymał nas pióro, podpiszcie ten pokój, bo dziwnie to wyeskalowało tak, po dwóch dniach. I my musimy mieć własne, że sami decydujemy, czy kończymy, czy zaczynamy, czy wyeskalujemy, czy deeskalujemy. I nie oglądać się, nikt nam nie będzie pomagał, nie wierzy w pomoc. Jeżeli będziemy silni, nikt nie będzie miał interesu, tak jak Ukraińcom. Wszyscy oddychają z drugą, że Ukraińcy przegrywają. Prawda? Tak jak odetchnęli z drugą wrześnią w 1940 roku. Po prostu nikt nie pomaga z problemem. Trzeba się... Nikt nie pomoże. Będą czekali, co się dzieje. Już raz rząd są inny powodów, których poznaliśmy przez 5 lat. Nie wierzę tylko na siebie. I mieć autonomiczne dowodzenie, autonomiczne rozpoznanie na każdym szczeblu. Wysłać satelity, żeby mieć rozpoznanie na poziomie strategicznym. Mieć własny awans.
jest tak samolot współczesnego strzelania, który monitoruje pole walki lądowo, wiecznie. Ale tak już w sprawie Muzułmanów, bo tak pan wspomniał, że ma i tak trochę z ironią, ale tak naprawdę sytuacja w Somalii dowodzi tego, że no, muzułmanie jako wojownicze takie tutaj różne grupy ludzi, nawet zupełnie niedoposażone militarnie mogą sobie przejąć taki tankowiec wielki, więc że jakby kraje muzułmańskie stanowią w tej rozgrywce, mi się wydaje taką wielką niewiadomą. Zresztą na tej drodze Chin do Afryki, co tam się zadzieje. Tak. Czy na przykład... Jest taki nudny facet, wasz. Pakistan ma broń atomową, to od Chińczyków. Jeśli spojrzę na mapę Azji, Azji Centralnej, to widać, że Chińczycy próbują wyjść z okrążenia, w którym są. Spójrzcie na bazy amerykańskie i potencjalne sojusze amerykańskie z Indiami. Indiami, Birmą, Wietnamem, zmierzymy tak po kolei. Filipinami, Tajwanem, Japonią, Koreą Południową i Rosją, republikami postsowieckimi bazy centralnej. Wojskami amerykańskimi w Afganistanie i inne są okrążenia. Mogą wydobyć się, nie chodzi tylko o wojnę. Tylko jakoś tak nie można zbudować linii kolejowej, które do Łodzi będziemy transportować, na przykład surowce przez Azję Centralną musimy sprowadzać. A Chińczycy potrzebują tego, bo muszą się niezależeć od transportu morskiego zdominowanego przez Amerykanów. Dlatego próbują infrastrukturę i inwestycje przez Azję Centralną budować. Dlatego jest port w Gwadarze w Pakistanie. Budują ropociąg, gazociąg z tego portu przez cały Pakistan do siebie. Autostradę. To samo z Bangladeszem. Próbują się wydobyć z tych uwarunkowań podporządkowania amerykańskiego. I tak samo przez Turcję próbują ten nowy, jedwabny szlak. Tak samo w Azji Centralnej. I Amerykanie nie chcą tego dać, bo to bogacenie się. Coraz większą potęgę i potencjalnie współpracę euroazjatycką i mogą zdominować Chiny przestrzeń euroazjatycką właśnie. I to, co powiedziałem w pierwszej minucie mojego wystąpienia, wtedy będą mieli hegemona w Eurazji, który będzie miał freedom to roam around the world. Mogą na przykład wtedy zawitać Amerykanom w Kalifornii i powiedzieć, tak jak Amerykanie, przecież Amerykanie pływają wszystkim pod nosem, tak? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że będą okręty chińskie pływają. Pod Florydą, Norfolk, Kalifornią, Nowym Jorkiem, tam sobie z Kubą podpisują traktat. Chińczycy trochę tak zasugerowali, bo wiecie, że powstaje konkurencyjny kraj dla kanału panamskiego, tak? Wiecie Państwo. Chińczycy to budują. Mają nas podpisali z Nikaragą. To jest rozgrywka dopiero. To jest obalenie do tym Monroe. Może będzie dobry mówcą ten facet, ale teraz nie. Ale to dopiero wojnie z Hiszpanią, Amerykanie byli w stanie wyegzekwować. Męczy się, męczy, bo... To naprawdę, to jest tak, jak się słucha sceników amerykańskich, już od niego, jak sprawa Segerstonu Clinton, Clintonowej tam wszystko. Bo ja na przykład dodę, to w szkole morskiej w Annapolis, tak, do przyszłych oficerów marynarki. Ona mówi tylko Pacyfik, tam jest przyszłość wasza, tam przyszły konflikt, to tam będzie decydowana przyszłość, tam Zjednoczony, Pacyfik. A ona to mówi do przyszłych ludzi, którzy będą strzelać. Tak? Oni wiedzą, jakiego brak się bardziej użyć, jakie porty znać, jakie atole, gdzie płytko, gdzie głęboko, no to też tylko marynarze. To jest to, co jest w przyszłości. Tak? A nie kępek świata, czy nasze. No to tam w tej Palanie będą musieli trochę duże wpłaty brać za te przejazdy. Kto? Ja przypomnę, co jak niektórzy przywódcy Pana mieli pomysły na nacjonalizację kanału, co się z nimi działo. Tak, to myślę, że już zakończymy. Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie. Idziemy swoje. Mam nadzieję, że z Panem zaraz spotkamy się już na kolejnym spotkaniu.
Chyba, że ten facet najlepiej wyszedł, co zakończył, daj spokój. A idź, jaki senny facet, senny, nie? Zły, tak żeśmy to wysłuchali, ale bardzo... Nie, nie, on może mieć dobre intencje. Nie, nie, on ma dobre... Myśli, myśli. Bardzo słaba moja jakość mienia. Ale słuchaj, on jest taki jakiś bez przekonania, jakby mówił. No tak, on nie jest erudytą. Nie jest erudytą i szpilkę mu w dupę dać, popędzić go. Dla mnie to bardzo ważne było, bo ja sobie zdałem sprawę. Nie, nie, to jest ciekawe, to, tylko że nie ma tej, wiesz, ikry w sobie, jakoś tak przed śmiercią.